Maybe in some leagues in Europe or in the world, when the second team on the table plays against the last one, it gets a little easier, right? But not in Poland. My first game was against Cracovia, and it was tough as it could. And today, you've been witnessing the game from the very beginning. We didn't enter the game again well, which I was very unhappy with. Yes, we did have a penalty that opened us up a bit psychologically, but in the halftime, in the locker room, the players were unhappy because they knew that we didn't perform the way we wanted first half. But the quality of the big teams is to win even when we're not playing our best performance. Substitutions in the second half did their job very well. That was, for me, one of the critical moments in the match. Substitutions got us the win today, and I can obviously say I'm very happy with the tough 3 points that we won here. Pewnie na całym świecie, kiedy spotyka się drużyna z drugiego miejsca w tabeli z drużyną z ostatniego miejsca, wszystkie nagłówki w mediach określają jasną sytuację i wszędzie wydaje się, że ten wynik jest oczywisty, ale na pewno nie w Polsce. Trener pamięta swój pierwszy mecz z Cracovią. Ta drużyna również była w końcówce tabeli i był to naprawdę bardzo trudny mecz. My dzisiaj również nie rozpoczęliśmy dzisiejszego spotkania dobrze, z czego oczywiście trener nie jest zadowolony, nie był zadowolony, natomiast karny otworzył nam wynik. W połowie tego spotkania, pomimo prowadzenia, zawodnicy nie byli jednak zadowoleni, ponieważ wiedzieli, że nie gramy tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, natomiast dobre drużyny potrafią wygrywać, nawet jeżeli nie są to ich najlepsze występy. I rzeczywiście w drugiej połowie udało nam się zmienić sytuację, pomimo tego, że był jeden moment kryzysowy. Chyba warto powiedzieć, i chyba jest to oczywiste, trener podkreślił, że te zmiany dały nam dzisiaj zwycięstwo i ciężko wywalczone 3 punkty w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję bardzo. I want to add, Pogoń is a very good team. They don't deserve to be at the end. And in this tough situation that they are in, I was happy to hear that their fans were cheering for them, even they were down 3-1, which means they realized they fought really, really, really well today. But we were a bit better, let's say, today, and that's what happened. Trener chciałby jeszcze dodać, że Pogoń to naprawdę bardzo dobra drużyna, która nie zasługuje na ostatnie miejsce w tabeli i widział, że ich kibice, pomimo tego, że ta drużyna przeżywa trudny moment, przez cały czas ich dopingowali, więc jeszcze raz tego Pogoń zespół.